Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to kolejny odcinek Pogromców Mitów. Dzisiaj sprawdziłem możliwości nowej broni. Przedstawimy wam kilka mitów na temat nalotów, które wspólnie wystawimy na próbę. Zanim jednak wystartujemy, to oto zwycięzca pakietu cienia sprzed poprzedniego odcinka. Gratulujemy wygranej i tym samym ogłaszamy kolejny konkurs. Dla moich wspierających został przygotowany konkurs na, już obiecujemy, że ostatni raz, pakiet skinów cienia. W komentarzach było wiele osób, które bardzo chciały mieć ten pakiet. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka. To jest trzecia szansa na wygranie tego pakietu. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmikiem, komentarz z waszym nickiem Fortnite i subskrypcję na obu naszych kanałach. W sklepie nie zapomnijcie wpisać mojego kodu. To jest konkurs tylko dla moich wspierających. Mój kod to Ernest, tak samo jak moja nazwa na YouTube. Okej, pora na pierwszy mit. W tym odcinku zaczniemy od pytania, co się stanie, gdy rzucimy nalot do strumienia powietrznego? Oraz co się stanie, gdy rzucimy rakiety do wiru? Zobaczymy, czy te przedmioty zignorują strumienie powietrzne, czy polecą dalej. No, Holm, w naszym odcinku nie może zabraknąć strumieni powietrznych. I teraz zobaczymy, jak one działają z nalotami. Zobaczymy sobie, jak poleci sama puszka, a później zobaczymy, jak polecą rakiety. Co obstawiasz, Holm? Obstawiam, że tak samo jak z burzą spadnie po prostu na ziemię. Puszka, okej. Okay. A rakiety? Tak. W ogóle nic się z nimi nie stanie, będą normalnie spadały. Ja tak samo. No to rzut pierwszy. Dobra. Siup. O, puszka działa. Dobra, czyli puszka wlatuje. Jednak. Tak, puszka wlatuje. Oj, od razu rakiety zobaczymy. O kurde, idealnie rakiety, spadło, no. Ale rakiety w ogóle nie reagują. Tak, rakiety nie da się ich zmienić po prostu toru. Ale tak. Idealnie rzuciłeś, jak rzut boski. Co jest? Kobe Bryant. O, jak leci puszka. No tak. A czekaj, zróbmy taki idealny rzut. Taki idealny rzut od środka. I... Jak długo... Oj, zniknęła. Zniknęła puszeczka. Ale tak się nie da rzucić w drugiej grze. Nie ma takiej opcji. A czy chyba, że może jakoś tak? Może? Nie, raczej nie. Tylko w trybie kreatywnym tak się da. Następny mit to, co się stanie, gdy użyjemy nalotu pod ziemią? Zobaczymy, czy nasze zlecenie nalotu zostanie zauważone, gdy puszka z dymem wyląduje na przykład w tunelu. Ernest, a chodź może do tunelu i sprawdzimy, co... O, dzień dobry. Właśnie chciałem sprawdzić, co się stanie, jak rzucimy nalot w tunelu. Jak myślisz? Ja myślę, że po prostu się aktywuje. Ja myślę, że się aktywuje, tak. I tylko wiesz, na górze. Wszystko strzelać na górze. Tutaj na dole nic nie stanie. Mhm. To rzucam. To hon, czyń honory. Dobra, lecimy na górę. Okej, chyba... Działa, uderza w drzewulca. Tak, oj, drzewko oberwało. Drzewo. O, biedne drzewko, ale się trzyma drzewko. No dobra, tak jak mówiliśmy w sumie. W poprzednim odcinku mogliście się dowiedzieć, że rakiety odbijają się od Kevina. Zobaczymy, czy sprawa wygląda tak samo w przypadku nalotu. Bo kolejny mit brzmi, co się stanie, gdy zrobimy nalot na Kevina. No, Holm, w poprzednim odcinku przekonaliśmy się, że rakiety odbijają się od Kevina. No i znowu w nosacza! O! Przeżył. Niezniszczalny nosacz. No i teraz zobaczymy, jak te rakiety z nalotu zareagują na Kevina. To rzucamy. A to żadnych tutaj teorii, a nic, to tak od razu? Znaczy... I tak trafiłem, to co obstawiasz? Puszki się odbijają, ale podejrzewam, że rakiety będą po prostu uderzać. Czekaj, rzucę pomiędzy. O. Mhm. Więc puszki się odbijają jak wszystko, ale rakiety będą normalnie uderzać w Kevina. Dokładnie tak. Rakiety się nie odbijają. Kevin jest nienaruszony, a co się stanie, gdy zrzucimy nalot na piłkę plażową? Okej, Holm, przyszła pora na nasze ulubione... Bile. No mów za siebie. Ty też uwielbiasz bile. No, ale ty to powiedziałeś, nie ja. Ale Holm chyba tylko z Rożna lubi bile. Kto wie, ten wie. Bila na Rożnie. Dobra, już bez naszego przedłożenia zobaczmy, co się stanie, gdy zlecimy taki nalot na piłkę plażową. Ja myślę, że te rakiety będą przenikać, a ty Holm? Ja też. Znaczy, no. Granat wyląduje pewnie na kuli, ale no rakiety to... Na nie kuli. Wiem, co mogą kulce zrobić. Proszę rzucać. Okej. Okay. Jest taki znaczek, że ten nalot jakby wyląduje na piłce niby, ale zobaczymy.
No. O, i przenika. Dobra, to przenika. Oj, nie trafiłem za bardzo. No, przepraszam troszkę. O! Patrz, widziałeś? Dostała, tak, dostała, widziałeś? Kurde. Jak chroni. Chroni. Rakietka uderzyła w kulę, czyli nie przenikają jednak, tylko nie, można nie, się schować nie. pod kulą. Nie, bo kula nam ucieka. Ona już nie chce. Ja to rzucę jeszcze raz. Nie uciekniesz nam. Czyli idzie się schować pod kulą w trakcie ataku, o. Tak, gdy jest atak. Kurczę, żadna rakieta nie uderzyła teraz. Czekaj, ostatni raz rzucam. O. O, jak jest nalot i schowacie się pod kulą, to jesteście bezpieczni. No, zobaczcie. To jest lepszy niż bunkier przecież. Tak kula. Ale ja odbiłem, co jest? Ale bilas. Ta bila to jednak jest solidna. Teraz zobaczymy, co się stanie, gdy zlecimy nalot na maksymalnej wysokości. Nie bez powodu jesteśmy na maksymalnej wysokości, ponieważ sprawdzimy teraz, co się stanie po zrzuceniu nalotu. Właśnie w to miejsce. Holm, jak uważasz? No niech sobie stoi ten schodek. Holm, jak uważasz, co się wydarzy? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że po prostu no pojawi się i tyle, no jak zawsze. Też tak uważam. Co tu się może więcej stać? Znaczy, no nie wiem, no zobaczmy, warto zobaczyć tak czy siak. Ja myślę, że po prostu, wiesz, będzie nalot i tyle, ale no. No rzucaj ten nalot! A nawet dwa rzucę. A nawet trzy! O kurde, to ja spędzę. Okej, okay, nalot działa. Lecą bomby, pa, spadają normalnie. Ty, patrz! Naprawdają! Co jest? To jakie pszczoły! O kurde! What co to czekaj, mam jeszcze jeden, mam jeszcze jeden. Rzuć jeszcze raz, jakie pszczoły latały. O kurde, myślałem, że polecam na dół czy coś, bo wybuchną po prostu. Patrz, i te co przyleciały nawracają. Ale to super wygląda. Jacie. No co? Nieźle. Ej, od czegoś takiego się na pewno nie spodziewałem. Ja. What the fuck. Okej, Holm, to było super. I to było chyba najlepszy pokaz fajerwerków, jaki widziałem. Fajerwerk! W tym popołudniu. Dobra. O. To teraz zobaczymy sobie, jak te rakiety zachowają się, kiedy rzucimy kilka takich nalotów na maksymalnej wysokości i zniszczymy tą podstawę. Te rakiety nie będą miały gdzie uderzyć. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja myślę, że będą tak latać wokół tego punktu tutaj i znikną. O, ty, on przytakuje, więc chyba się zgadza ze mną. Dobra. Te mam cztery. Czekaj, zobaczę. Mam nadzieję, że tutaj wylądują na tej platformie. Dobra. Edytuj, Holm, edytuj. Poleciało. I co teraz? Zawracają. Yes, zawracają. Kurde, dobra, to nowa planeta jest. Kurde, jak to super wygląda. O, ja pierdzielę. Jacie. To jest... I nie znikają jeszcze, o kurde! Co my tu stworzyliśmy w ogóle? O, znikają powoli, ale to było super, ale to było super. Tak to jest. To się dzieje chyba wokół Saturna. No. Na koniec tego odcinka przekonamy się, czy nalot może zniszczyć drop. RDS! Tak? Co się stanie jak po... Co się stanie? Inaczej. Dobra, rzucamy. Jak... Rzucamy. Ale jak ty rzuciłeś w ogóle? Dobrze rzuciłem. Źle rzuciłeś. Ja rzucę trzy. Zobacz, dostał drop. Co żeś robił z tą maszynką? Mami! Sam poszyłeś. Bo przewróciłaś na inną stronę. Na p***ę twoją, ty. Nie ty. Dobra, podejście drugie. Najpierw pierwszy rzut tak troszeczkę jak drop jest wyżej. O, ale leci, to jeszcze też mogę rzucać. Kurde. Co? Umarłem. Ale rzucaj, Holm, rzucaj. Rzucaj, Holm, rzucaj. No rzuciłem. Ja widzę. O, jaki piękny widok. Tylko jeden strzał. Brakowało jednego tego, jednego trafienia. O, i otworzyłeś. Czyli da się, tylko jakby... Po pierwsze, nie warto tego używać na dropa, a po drugie, szanse są... są... małe. Są małe, są... no... Tak, no trafienie są małe.